once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life. Dobry besties, ja właśnie wyszłam spod prysznica i ja bardzo nie lubię myć włosów rano, ale dzisiaj musiałam, bo ostatnio padało i włosy już miałam takie puszyste, takie dziwne, nie, i po prostu nie wyglądały, były takie przyklepnięte do łba i myślałam, nie, muszę je wymyć, żeby ładnie wyglądać, bo już mam randkę, wychodzę na randkę. Idziemy na film Krzyk, Scream, chyba znacie. Kocham wszystkie filmy Scream, mój ulubiony to jest chyba pierwszy, bo oryginał dla mnie zawsze będzie najlepszy, nie przybije niczego. I piąty, ten ostatni, troszeczkę tak mi się trochę nie podobał, bo były takie plot twist, takie se, więc mam nadzieję, że szósty będzie ok. Jak oglądaliście filmy Krzyk, to napiszcie w komentarzach, który wam się najbardziej podobał. I jak oglądaliście szósty film Scream, to napiszcie mi, czy był dobry, bo ja nie wiem, czego się mam spodziewać. Jak wujek był w Polsce z 2 miesiące temu, to on mi kupił takie coś, jak wiecie, to wiecie, to jest taki roller do włosów. Problem jest taki, że ja nie wiem, jak to się używa. Przed chwilą spróbowałam, otworzyłam to, bo zostawiałam to sobie do filmu. Myślałam, że jakąś fajną rolkę z tym nagram albo coś, ale tak mi to leży i leży i leży. I dzisiaj wreszcie gdzieś wychodzę, mam świeżo umyte włosy i mi włosy najlepiej się kręcą, jak są tłuste, ale no chyba do kina nie pójdę z tłustymi włosami. Więc spróbuję to użyć, tak wygląda opakowanie. Były to w Rossmanie i taki ma być efekt. I szczerze, ja siebie nie lubię w kręconych włosach, ale to pewnie dlatego, że ja bardzo długo nie miałam takich długich włosów. Ja teraz mam dłuższe włosy niż miałam na przykład rok temu i jak rok temu je kręciłam, no to mi się nie podobały. Pamiętam, jak byłam na imprezie w maju i ciocia mi pokręciła włosy i miałam dosłownie dotąd. Więc zobaczymy, jak to mi tu wyjdzie. I też nie chcę, żeby to były takie mega zakręcone włosy, tylko tak delikatnie, ale też problem jest taki, że ja nie umiem. Oglądałam tutoriale na TikToku, ale jakoś mi nie pomogły. Więc nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Jak będą takie troszeczkę za mocne, takie jakie bym nie chciała, no to trudno. Albo je po prostu wyprostuję, albo po prostu zostawię. Tak się prezentuje efekt końcowy. Wyglądam troszeczkę crazy, ale ja to chyba mam zostawić na 6 albo 8 godzin. Nie wiem, bo tutaj wszystko jest po niemiecku i tutaj widzę 6-8, więc zgaduję, że 6-8 godzin, ale ja mam film za 3 godziny, więc ja to chyba zostawię po prostu na jedną, bo ja nie chcę takich mega kręconych włosów. Ja chcę takie bardzo delikatne blowout taki niby. Nie wiem, czy mi to się uda, ale próbowałam to robić kiedyś z paskiem od szlafroka właśnie tym i mi wyszedł taki ładny blowout. I później to zrobiłam na drugi dzień i mi nie wyszedł, więc nie wiem. Zobaczymy, co z tego będzie. Zawsze mogę po prostu włosy wyprostować, ale ostatnio próbuję nie prostować, bo w tamtym roku prostowałam po każdym myciu i później miałam strasznie suche i zniszczone włosy, więc przestałam i mam teraz o wiele lepsze włosy. Są mięciutkie, nie są zniszczone i jak je prostuję, to używam jakiś heat protectant, żeby nie były później strasznie suche. Idziemy na ten film i będzie która?
6:10, czyli będzie po 18:00. Film trwa 2 godziny i 2 minuty, więc wyjdziemy 20:12, to już będzie ciemno. Biorę pod uwagę fakt, że muszę się tak wymalować, żeby w ciemności ładnie wyglądać, więc robię tak, żeby oko było podniesione do góry. Poszporałam troszeczkę na TikToku, poszukałam jakieś nightlife make-up i znalazłam tutoriale. I teraz spróbuję, wiecie, followować, być taką beauty guru jak James Charles i używam dzisiaj jego paletkę, bo ja tą paletkę dostałam chyba z 3-2 lata temu i ja ją tylko używam na bardzo, bardzo, bardzo specjalne okazje, a dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo specjalne okazje. Pierwszy raz wychodzę do kina z moim chłopakiem, więc tak, to jest specjalna okazja. Okej, okay. Mam good news i mam bad news. Good news jest taki, że skończyłam się malować. Bad news jest taki, że mam 30 minut. On tutaj przychodzi chyba za 15, bo chce tutaj być troszeczkę wcześniej. I teraz się czuję, jakbym była w jednym z tych TikToków, gdzie mówią: o, get ready with me, mam tylko 10 minut i kurde, nagrywałem TikToka. I tak się właśnie czuję. Bo tu przyjdzie, kurde, jeszcze nie będę ubrana. Nie wiem, co mam ubrać. Ciocia Aga mi powiedziała, że powinnam ubrać koszulkę Sprite'a i jakieś fajne dżinsy. Ale dżinsy? Serio? Do kina? Nie chcę mi się dżinsów wybierać do kina. Chcę coś wygodnego, ale też chcę ładnie wyglądać. I też pokręciłam sobie włosy, więc nie mogę po prostu dresy jakieś ubrać byle jak. Outfit mam wybrany, taki wakacyjny jakby, żartuję, ale to jest koszulka właśnie z wakacji. Tutaj mam moje ulubione jeansy z H&M i tutaj mam mega bomberkę z House'a, którą kocham i wreszcie mogę znowu w niej chodzić, bo jest cieplutko, jak widzicie, słońce świeci i się bardzo cieszę. Outfit jest gotowy, więc uciekamy i jeszcze nagrywam TikToka, więc wpadajcie na TikToka The Pushing Family, jak chcecie zobaczyć Get Ready With Me, czyli ubierzcie się ze mną, a jak chcecie zobaczyć cały filmik z mojej randki, to wpadajcie na Instagrama. Skończyliśmy właśnie oglądać film i szczerze myślałam, że nie będzie mi się podobał, bo 6 film był taki ale ten serio był fajny, ten plot twist na końcu, dosłownie co chwilę rozmawialiśmy ze sobą, co się stanie, co się stanie. Bardzo mi się podobał, mam nadzieję, że będzie 7, a jak nie będzie 7, no to niestety krzyk, umarł. Żartuję, mam nadzieję, że będzie.